szturm na ostatni bastion Mariupola. Rosjanie uderzyli z powietrza, kolejny atak w Mariupolu. Rosjanie szturmują zakłady Azovstal. Rosjanie szturmują zakłady Azovstal w Mariupolu. Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych podał, że okupanci uderzyli z powietrza. Siły rosyjskie wznowiły szturm na pozycje ukraińskie w zakładach Azovstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza, poinformował w czwartek rano Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych. W Mariupolu okupanci skupili się na blokowaniu i próbach likwidacji naszych oddziałów w rejonie Azovstalu. Przy wsparciu lotnictwa przeciwnik wznowił atak, dążąc do zdobycia kontroli nad terytorium zakładów, podano w porannym komunikacie sztabu na Facebooku. Rosjanie weszli na teren Azovstalu w środę. Władze ukraińskie poinformowały, że oddziały rosyjskie zdołały się przedrzeć na teren Azovstalu. Zakłady są ostatnim ośrodkiem ukraińskiego oporu w Mariupolu, niemal całkowicie zniszczonym przez wojska rosyjskie. Na terenie kombinatu broni się pułk Azow Ukraińskiej Gwardii Narodowej Azowi-36, samodzielna brygada piechoty morskiej. W środę późnym wieczorem dowódca Azowa poinformował na Twitterze, że siły ukraińskie utrzymują obronę. Strona ukraińska podkreśla, że na terenie zakładu Azovstal znajdują się także cywile.